Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, taki mały update, jeżeli chodzi o te myszki z AliExpressu. No i tutaj, jak widzicie, została zmodyfikowana ta najnowsza wersja tej myszki, która ma Bluetooth, po donglu działa i ma jeszcze tą diodę RGB. Domyślnie tam była włożona taki akumulator był włożony i on miał po zbadaniu tam takim testerkiem chińskim 220 mAh. Jak niektórzy wiedzą, poprzednio robiłem modyfikację, że włożyłem tutaj z e-papierosa takiego akumulatorka. On ma tutaj ile? 360 mAh. Znalazłem jeszcze większego, który ma 550. To jest chyba największy, jaki jest w tych e-papierosach. No widać, że jest troszeczkę większy. Dlatego pojemność już jest większa oczywiście. No i tak o, włożony akumulator praktycznie dwa razy większy, 2,5 raza większy niż domyślnie dają Chińczycy. Włożona jeszcze płytka z USB-C. Po boku zrobiłem tutaj takie małe rzeźbiarstwo. Przyklejona jest do tej płytki super glue, kabelki do podłączenia, żeby ładowało mi akumulator. No i z przodu mamy jeszcze oryginalnie micro USB, które jak wiadomo już powoli odchodzi do lamusa. No i teraz będę ładował tą myszkę wyłącznie tylko tym tutaj USB-C. Myślę, że taki upgrade myszki za 12 zł spoko opcja. Oczywiście typowo dla siebie to robię, ale może niektórzy, jak obejrzą ten filmik, będą mieli takie same myszki, postanowią sobie też ją troszeczkę zmodyfikować. Na pewno warto jest zwiększyć sobie pojemność tego akumulatora. Da nam to o wiele, wiele dłuższe działanie. I tak długo działa na podstawowym, co dopiero na 550. No i jeszcze jak będziecie mieli tutaj możliwość sobie podłączenia USB-C, to jest spoko opcja. Teraz kręcąc ten filmik, tak jeszcze myślę sobie, że można jeszcze od biedy zastosować przejściówki z mikro USB na USB-C, co pozbawiłoby tego problemu montowania takiej płytki, rzeźbienia w obudowie. No ale jak nie mam, no to trzeba coś wymyśleć. Także tak to wygląda w wielkim skrócie. Składam ją, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po złożeniu. Słuchajcie, myszka jest już po złożeniu. Zobaczcie, jak to nawet fajnie wygląda. Tutaj nawet na tej diodzie widać, że ona się ładuje. Także jak... Spoko, naprawdę. Nie zrobiłem patentu a la Apple, że od spodu, bo to była profanacja taka, że... No aż do dzisiaj, jak o tym pomyślę sobie, co oni tam wymyślili, to włosy na głowie się jeżą. No i co? Wygląda to spoko. Można je używać. Także nie wyszło to tak źle. Dobra, nie przedłużam. Taka rzeźba w mysce chińskiej za 12 zł. Dla własnej satysfakcji, zabawy, nie? Tutaj jak widzicie, jest rozebrana jeszcze biała wersja. Aha, jeszcze chciałem wam coś na koniec powiedzieć. Ktoś mi napisał w komentarzu, że scrolle mu tam pękały, kupił dwie chyba wersje myszki i kółeczka. Powiem wam, że tą dostałem od kumpla i tu właśnie było uszkodzone kółko, które naprawiałem. I to jest wersja, słuchajcie, taka A2. I tu jako ciekawostkę wam powiem, że ona ma tak on-off i żaróweczka. Żaróweczka służy do podświetlania właśnie tego tutaj RGB. Nie ma Bluetooth ta wersja. W tych nowszych wersjach już zastosowali właśnie opcję Bluetooth, wyłączenia i dongle. Nie wiem, prawdopodobnie jest tutaj w tej wersji jakaś kombinacja klawiszy, że można wyłączyć podświetlenie RGB. Na ten moment jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Ale coś tam gdzieś na chińskich stronach, coś pisali o tym, nie podając skrótu. Taka tutaj kurde sytuacja jest, nie? No i wersja biała, też będzie do przeróbki jeszcze w przyszłości. Też ma Bluetooth, dongla i off. Troszeczkę inaczej jest skonstruowana. Chodzi mi o tutaj cały ten optyczny czujnik. Tam jak widzieliście, nie było czegoś takiego, było to zintegrowane już od razu w tym.
Świetne auto do odrestaurowania. Także ta wersja z tym jest lepsza. I tak jak widać, tutaj nie ma tego loga na końcu, nie? To taki wielki skrót chińskich myszek za 12 zł. Tyle w temacie. Pozdrawiam. Pozdro.